1996 roku skontaktował się ze mną nauczyciel wychowania fizycznego, pan Krzysztof Grylicz z Polic i prosił, żebym się zaopiekował Ewą, w związku z tym, że ona mieszka w Nowogardzie, a najbliżej klub lekkoatletyczny znajduje się w Goleniowie. Na początku to wydawało mi się, że tak jak większość osób daleko dojeżdża. 20 lat temu te środki komunikacji były trochę gorsze niż dzisiaj obecnie. I sobie pomyślałem, że pojeździ miesiąc, dwa i może jej się rozmyli. Ale jednak ona była bardzo mocno motywowana i chciała bardzo trenować. Były mistrzostwa województwa, wygrałam tam. Pojechałam na mistrzostwa Polski, też tam wygrałam i trafiłam do kadry. W 2003 roku ustanowiła najlepszy swój wynik w karierze. 14:33. W tym roku, po 13 latach, uzyskała 14:10. Więc wydaje się, że jest cały czas na takim stabilnym poziomie, co jej daje cały czas pierwsze miejsce na świecie. Wstaję, idę tak jak do pracy. Idę, muszę robić to, wracam i myślę, co będę na drugi dzień robiła na treningu. I tak dni lecą, miesiące, a później przychodzą zawody, gdzie przez cały rok czekamy na te zawody i staram się jak najlepiej wypaść. Stres spowoduje to, że Ewa się potrafi zmobilizować. Ona w danej chwili, w tym momencie, jak wychodzi na start, ona po prostu potrafi o niczym nie myśleć, tylko o tym, co ma zrobić. Niekiedy jest uparta bardzo. Nie ma problemu takiego, że nie wyjdziemy, jak jest mróz. Mimo, że ta kula prawie przymarza do rąk, dąży do celu. Kiedy zachorowała nasza uczennica, 9-letnia Wiktorka, która 1 września nie pojawiła się w szkole, ponieważ dzień wcześniej zdiagnozowano u niej ostrą białaczkę limfoblastyczną, zjawiła się pani Ewa Durska ze swoim trenerem, przekazując nam swoją decyzję o tym, że to będzie to dziecko, na rzecz którego przekaże swój 3 złoty medal olimpijski z Rio 2016. To jest nasza złota Ewa. Złota przez swoje 3 złote olimpijskie, paraolimpijskie medale, ale także złota przez wyjątkowe swoje serce. Wspiera domy dziecka, placówki, spotyka się z młodzieżą w szkole. Jest przykładem tego, że jeżeli bardzo się chce, to można osiągnąć wszystko. Że tak naprawdę te bariery to są tylko w naszych głowach.